prośbę o wsparcie nowej kadencji przez pana wójta. Mam prośbę, mamy 50 slajdów do omówienia. Postaram się to zrobić szybko, natomiast mam prośbę, żebyście państwo mi przerywali, jeżeli stwierdzicie, że opowiadam bzdury, to żebyście mi też, że tak powiem, od razu przeszkadzali i zadawali pytania. Bo nie ma, ta prezentacja nie ma takiego charakteru, jak gdyby od szczytu, który, że tak powiem, mówi o dobrych i złych stronach, które w mojej ocenie na z punktu widzenia cyferek, które funkcjonują w gminie, no mają jak gdyby tą wartość, że należy na nie zwrócić uwagę, ale również chciałbym, żebyśmy przedyskutowali, co należy zrobić, żeby ta gmina się rozwijała i, że tak powiem, omijała wszelkiego rodzaju zagrożenia, które gdzieś tam w tym systemie gospodarczym, samorządowym się mogą pojawić. A więc, że tak powiem, rozpocznijmy tą prezentację. Jeśli chodzi o samą gminę, porównując lata 2014-2018, pod względem demografii, no należy stwierdzić, że gmina, jak na położenie przy trasie S8 bliskość Wrocławia, trzyma się całkiem nieźle. Jak patrzycie państwo, co się dzieje w kraju przy tego typu gminach, które są przy trasie S8, gdzie skraca się czas podróży do dużych aglomeracji miejskich, to te gminy, one się tak de facto wyludniają. Proces demograficzny, który jest w Pomranie, no powiedziałbym, jest, że tak powiem, dodatni. Główny Urząd Statystyczny nie posiada jeszcze danych za 2018 rok, na koniec roku. Skorzystaliśmy z informacji, które są zbierane na okoliczność zbierania deklaracji śmieciowych. Jak widzicie państwo, liczba osób zameldowanych na 31 grudnia wynosi 6239, a 4 lata temu wynosiła 6091. Powiedziałbym, przyrost o 200 osób. To jest, tak powiem, rekord, jeśli chodzi o gminy tutaj, takie typowo wiejskie, które są z terenu wielkopolskich. Jako wtedy takie sferze uważanka, bo wokół dużej aglomeracji miejsc. Pełnicie również pewnego rodzaju rolę obszaru funkcjonalnego dla miasta Kępna. To też jest w miarę dobre z uwagi na to, że przenoszą się do was osoby, które stać na to, żeby wybudować się na terenie gminy Bralin. I to są osoby majętne, co też tak de facto odbija się to w waszych CIT-ach i waszych PIT-ach jako subwencja ze Skarbu Państwa. Teraz też jak patrzę jak gdyby na dane historyczne, ona się, że tak powiem, zwiększa. Pytanie, czy tak będzie dalej? No, nie wiadomo. Znaczy ogólnie mówi się, że demografia, że tak powiem, poleci w dół. Natomiast należy w naszej tej kadencji zrobić wszystko, żeby jakby poprawić atrakcyjność tej miejscowości dla ściągania osób, które te dochody mają i, że tak powiem, pozwolą na zasilanie budżetu gminy w taki sposób, żeby nie było uszczerbku dla dalszego, że tak powiem, rozwijania się. Jeśli chodzi o ilość podmiotów gospodarczych, które są objęte systemem odpadowym, to wzrosło nam o 5 podmiotów, w związku z tym no widać, że jak gdyby ten progres dotyczący dynamicznego rozwoju firm na terenie, no gdzieś tam ustał w ostatniej kadencji, na przestrzeni 4 lat. No niemniej jednak on jest też w miarę wysoki. Ja potem przejdę do dalszych informacji dotyczących bezrobocia. Thank you.
Co mamy dane z powiatowego rządu pracy, jeśli chodzi o kwestie związane z bezrobociem na terenie gminy? Jako widzicie Państwo, gminy brali na spadek, jeśli chodzi o bezrobocie. Mamy ogólnie 48 osób w stanie bezrobocia, tak mi to ujął. Jest to bardzo dobra, że tak powiem, cyfra, jeśli chodzi o gminy. W związku z tym można powiedzieć, że nie ma problemu, jeśli chodzi o pracę na terenie gminy Brali. Są to, że tak powiem, według tego zestawienia no, głównie kobiety, chociaż mężczyzn też troszkę jest. Nie jest to, że tak powiem, element, który w jakiś sposób jest niepokojący, nie? Z uwagi na to, że w każdej gminie to bezrobocie jest. Ono jest bardziej zamierzone lub mniej zamierzone. No niemniej jednak no pokazuje, że na tle innych gmin gmina Bralin całkiem nieźle wygląda. Patrząc na taką gminę Baranów, która jest blisko Kępna, no to bezrobocie jest większe. No i w przypadku Peżowa również, w przypadku Krzyżnicy również. Patrząc jak gdyby na ogólną skalę, również Kępna, gdzie tamtych osób jest 303 bezrobotne, no to sytuacja wygląda całkiem nieźle. I teraz tak, główne dokumenty strategiczne, które gmina posiada jak gdyby w swoim portfelu, powiedziałbym, bo część tych strategii, które funkcjonują w gminie, one są wymagane ustawami, a część, że tak powiem, są podejmowane przez gminę na okoliczność realizacji niektórych programów gminnych, no to jest ich stosunkowo dużo, mogą być więcej z uwagi na to, że ogólnie w gminach no jest trochę szerszy zakres. Niemniej jednak rzeczą, która daje się jak gdyby zauważyć w gminie, jest to, że te gminy, te strategie, one, że tak powiem, nie są za bardzo realizowane. To znaczy, one są napisane, ale że tak powiem, spogląda się w nie tylko i wyłącznie na moment pisania. W związku z tym, to mamy zakres strategii w 2015 roku. Jak popatrzycie Państwo na zakres realizacyjny tych inwestycji, to on jest bardzo duży. Natomiast jak popatrzyłem na wieloletnie prognozy finansowe, które były uchwalane w poszczególnych latach, w 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018, zdecydowana większość tych inwestycji się w ogóle nie pojawiała. W związku z tym, no taki mój wniosek jest, jeżeli Państwo będziecie pisać jakieś strategie, bo warto byłoby, że tak powiem, zerknąć do tej strategii przynajmniej rozwoju gminy Bralin, przeanalizować, co tam jest na tym samym początku kadencji i powyrzucać te wszystkie tematy, które nie mają szansy na realizację. Z uwagi na to, że po pierwsze, pokończyły się już dotacje, które szły w okresie 2014-2020. W większości zostały już jakieś resztówki, w związku z tym nie jesteście w stanie tego zrealizować z wnioskowania o dotacje. Jak i też możliwości budżetowe do 2021 roku też oceniam jakby na takim etapie dość mocno ograniczone. W związku z tym dobrze byłoby tę strategię w jakiś sposób przeanalizować, popisywać to, co faktycznie jest ważne i nie wpisywać niczego nadmiarowo, bo ogólnie ideą strategii jest to, żeby walidować, spotykać się co rok i sprawdzać, co się udało zrobić, co zamierzamy w dalszej konsekwencji zrobić. Z tej głównej strategii rozwoju gminy wynikają następne strategie, które są jakby strategiami wynikowymi, tak jak chociażby plan niskiej emisji, który w jakiś sposób jest powiązany z strategią rozwoju gminy, plan rewitalizacji, plan rozwoju dróg lokalnych. Jest dużo takich, że tego jest czynników zależnych, natomiast
ta strategia rozwoju gminy, ona jest bardzo istotna. Czyli tak patrzeć jak gdyby na to, co się działo przez ostatnie 4 lata. Były wpisane inwestycje, ale tak faktycznie to nie zostały w jakiś sposób zrealizowane. Czy mają Państwo jakieś pytania do tego zakresu? Ok. Teraz przejdźmy do sfery odpadowej, do komunalnej. Analizując system odpadowy, widzimy, że nie bilansuje nam się system odpadowy. Z uwagi na to, że musicie Państwo dokładać jak gdyby z budżetu gminy do systemu. Z uwagi na to, że artykuł 7 Prawa Ochrony Środowiska mówi o tym, że faktycznie ten, który zanieczyszcza, powinien pokrywać koszty związane z przeciwdziałaniem temu zanieczyszczeniu, no tego typu działanie no jest w jakiś sposób zakazane. Jeżeli ktoś by się mocno przypiął jakby do tej praktyki, która była robiona do tej pory, no to mógłby mieć zarzut tego rodzaju, że pieniądze z budżetu no tak faktycznie cyklicznie co roku przekazywane były do dopłat do odpadów. No i nikt przeciw temu nie przeciwdział. Jeśli chodzi o ceny za odpady, to powiedziałbym, macie Państwo rekordowo niskie. To już jest nieaktualne, tak? To jest zmienione. A teraz ile Państwo macie w tej chwili za odpady? 12,50. To też jest cena tymczasowo niska. Już mówię dlaczego. Z uwagi na to, że ceny odpadów pójdą w najbliższym czasie, w okresie 1-2 lat, pójdą dość mocno do góry. Ten rok jest takim rokiem, który sprawdzi Wam, czy zbilansują Wam się te odpady. To wiem, że jesteście po przetargu na wywóz odpadów. Nie wiem, co zrobi Zakład Zagospodarowania Odpadów, czy Wam te ceny jeszcze podniesie. I w związku z tym mamy w najbliższym okresie taki czas, który będzie dość nerwowy, jeśli chodzi o cenę śmieci. Dlaczego? Dlatego, że wbrew pozorom w ogóle niepowiązany temat to emisję dwutlenku węgla, za spalanie węgla czy też odpadu, no poszły do góry. I tak jak Olszowa płaciła 2 lata temu 180 zł za spalenie 1 tony pozostałości po sortowaniu, tak w tej chwili płaci 650. A mówi się, że do końca roku z uwagi na opłaty emisyjne pójdzie ta opłata do 900 zł. Z tego co wrzucacie Państwo, jeśli chodzi o odpady do Olszowej, 40% to jest odpad po sortowaniu. Czyli z jednej tony, która jest wrzucona tam, 40% musi wylądować do spalenia. I jeżeli teraz nie będzie jakby takiej akcji pod tytułem robimy dużą zbiórkę selektywnej zbiórki, która nie idzie tak faktycznie na ten odpad do spalenia, nie jest w tej grupie odpadów komunalnych zmieszanych, no to po pierwsze jest oszczędność na bramie Olszowej, jak i też macie Państwo mniej do spalenia. I dlatego też mówię, że te ceny to 12,50, które macie w tej chwili ustalone, to jest, że tak powiem, pośrednia cena. Natomiast to, co było 8,76, to było, że tak powiem, za nisko w stosunku do tego, co, że tak powiem, pokrywaliście. Ogólnie zasada jest taka, nie pokrywamy systemu śmieciowego deficytu w systemie. Możemy to zrobić przejściowo, natomiast nie możemy tego robić na stałe. W związku z tym musicie się Państwo przygotować do tego, że ten system będzie gdzieś tam ewoluował i to jest jak gdyby nie z Waszej winy. To jest z winy jak gdyby całego systemu gospodarki państwa i emisji, które gdzieś tam są narzucane u nas przez Unię Europejską dotyczącą ochrony, w zakresie ochrony klimatu. Czy mają Państwo jakieś pytania do tego? Okay. W przypadku wody i ścieków mamy sytuację taką, że patrząc na ścieki i za wodę, tą cenę macie też bardzo nisko.
Ogólnie jak popatrzycie Państwo na strony Polskiej Izby Wodociągów, tam są, że tak powiem, te ceny, że tak powiem, w podobnych aglomeracjach jak wasze, to średnia cena wody i ścieków, to się tak liczy do celów porównawczych, powinna być w granicach średnio, w granicach 10-11 zł. U was to jest powyżej 10 zł. No i też należy się spodziewać tego, że ta cena, jeśli chodzi o taryfy, pójdzie do góry i o tym również wiedzą Wody Polskie, bo Wody Polskie w tej chwili od 2018 roku stały się regulatorem tych taryf. Starają się pilnować, żeby te marże na realizowane na działalności wodno-kanalizacyjnej nie były za duże. Niemniej jednak należy się też spodziewać tego, że te ceny gdzieś tam będą szły do góry. No, głównie z racji takiej, że wzrastają opłaty zrzutu wody do, po oczyszczeniu ścieków do cieków wodnych. No i też sam proces oczyszczania ścieków też wzrasta. Zwróćcie Państwo również uwagę na cenę prądu. On na razie jest wstrzymany pod względem regulatora zewnętrznego, czyli państwa, i on nie poszedł aż tak mocno do góry. Niemniej jednak te rachunki są bardzo wysokie. A w ściekach, w prąd, które są głównie przepłucone ścieków, jak i też stacje uzdatniania wody i pompy do pompowania wody do systemów wodnych. I to też idzie do góry dość mocno. Też należy się spodziewać tego, że w najbliższym czasie będziecie musieli Państwo zastanowić, czy nie podgrzewać tych taryfach. Wody Polskie co prawda ustaliły taryfy na 3 lata, jednak z uwagi na zmieniające się otoczenie ekonomiczne jest możliwość zmiany tych cen. Jak zobaczycie Państwo na tą taryfę, wasze wzrosty, one też są w miarę wysokie, nie? Jak zobaczycie Państwo na zmianę procentową przy założeniach, to macie tam planowane 52%, 10% w następnych okresach. Niemniej jednak ten rok 2018 i 2019 on zakłada drastyczny wzrost zawodowości. To jest jeszcze taryfa. Teraz tak, patrząc jak gdyby na dopłaty, które Państwo stosujecie, stosujecie Państwo dopłaty do wszystkich grup taryfowych, czyli do osób, do gospodarstw domowych i do podmiotów gospodarczych. Najwyższa Izba Kontroli, która kontrolowała zakłady wodociągowe, ona, że tak powiem, nie ma nic tylko dopłat do gospodarstw domowych. Dopłaty, które były robione, one powinny być motywowane tak zwanym czynnikiem dostępności cenowej na teren, na danym terenie. Z uwagi na to, że na waszym terenie te zarobki średnie są stosunkowo wysokie, bo to bezrobocie jest niskie, to ta dostępność cenowa jako uzasadnienie no może być słabym argumentem do tego, żeby tego typu dopłaty w jakiś sposób przynajmniej do ścieków motywować. Niemniej jednak to, co że tak powiem, ja bym na co bym zwrócił uwagę, to są dopłaty do podmiotów gospodarczych. Z uwagi na to, że ktoś się może doczepić do tego, że dotujecie Państwo działalność gospodarczą poprzez dotowanie ścieków. Tak faktycznie powinniście wystawiać doświadczenia de minimis z racji tego, że udzielacie pomocy publicznej poprzez dopłatę do ścieków w przypadku działalności gospodarczej. I to też jak gdyby zwracam uwagę na początku tej kadencji, żebyście Państwo się temu przypatrzyli, czy nie ma ryzyka takiego, że ktoś się do tego w jakimś czasie przyczyni. Patrząc teraz na to, co się działo do tej pory, to mamy tak. W przypadku kanalizacji podjęliście Państwo uchwałę w 2015 roku o ograniczeniu aglomeracji wodno-ściekowej z uwagi na to, że był przepis, który mówił o tym, że aglomeracje wodno-ściekowe były zobligowane do tego, żeby usieciowić pod względem kanalizacji 95% powierzchni ujętej w aglomeracji. I pojawiły się w waszych uchwałach bodajże 3 uchwały, które by te aglomeracje, które mieliście ograniczyć. Co dało to ograniczenie? To ograniczenie dało to, że nikt się nie doczepił w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków do tego, że te plany nie zostały zrealizowane, co mogłoby się wiązać
Przeszło to przez sejmik województwa wielkopolskiego, no i powiedzmy, że tak powiem, gmina z tego tytułu nie ma sankcji. Niemniej jednak wycięcie z aglomeracji Nowościegowej spowodowało, że zamknęliście sobie drogę na dotacje związane z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi na terenie aglomeracji Nowościegowej. I tak faktycznie jedyną możliwością, która była, to była możliwość pociągnięcia pieniędzy dotacyjnych z PROW. PROW, z tego co pamiętam, chyba jeden program ogłosił na kanalizację wodno-sieciową. Załapaliście się Państwo na tą dotację, no i ją po prostu realizowaliście. Niemniej jednak, w przyszłości należałoby się zastanowić nad jedną rzeczą. Czy w następnym rozwaniu dotacyjnym nie wpisać się z powrotem do aglomeracji wodno-sieciowej, żeby objąć jakimś obszarem te obszary, gdzie tej kanalizacji nie ma, a jest stosunkowo duże zagęszczenie ludności, albo prognozowane jest to, że ta gęstość będzie, czyli że tak powiem przygotowywanie terenu do tego, żeby ściągnąć ludzi z Kępna, żeby zamieszkali w Drawinie albo na terenie gminy Drawiny. I w związku z tym to jest jakby też do zastanowienia się w tej kadencji, czy tak nie wytyczyć sobie tej aglomeracji i wpisać się do krajowego programu oczyszczania ścieków, bo ten program on co jakiś czas jest modyfikowany. Niektóre gminy wypadają z obszarami, niektóre wypadają. To by trzeba było, że tak powiem, się na tym zastanowić. Natomiast w przypadku odpadów macie Państwo tego typu sytuację, że w 2020 roku powinien zostać osiągnięty poziom recyklingu na poziomie 50%. W 2030 powinien ten poziom recyklingu być na poziomie 90%. Jesteście w tej szczęśliwej sytuacji, że te wskaźniki za Was robili Kruszowa, z uwagi na to, że zadanie własnej gminy, które powierzyliście, jest przerzucone na Olszowo. Jeżeli Olszowa tego nie wykona, to kary płaci Olszowa. Macie tam wskaźnik w tej chwili na ponad 50% zrealizowany. W związku z tym możecie stać spokojnie w przyszłym roku, że nikt się tego nie będzie czekał, jeśli chodzi o wskaźnik odzysku odpadów z terenu gminy Drawin. Jedyną rzeczą, którą macie, to macie się Państwo zastanowić w tym momencie, w jaki sposób ograniczać koszty zagospodarowania odpadów. To jest jak gdyby główny czynnik, który gdzieś tam będzie Państwa w przypadku gospodarki komunalnej powiedziałbym tak, że teren gminy Drawin, ona jest dość mocno znikoma. W 2019 roku, czyli w tym roku, kończy Wam się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym ze sobą gminy. I w tym roku trzeba by podjąć uchwałę na następne lata. Niemniej jednak, patrząc na to, co jest w 2019 roku, tej lokalnie macie Państwo 18, socjalnych macie 0. Oczywiście na to, co było w planie, czyli w 2014 roku, troszkę inny. Nadal macie 18 lokali. Wypadły Wam dwa lokale socjalne. No i teraz sytuacja jest tego rodzaju, że z tego, co są dostępne informacje, oczekujących na lokale jest 5 osób, z czego jedna chyba dostała w momencie, czy ma dostać jeden lokal, 4 są oczekujące. Jednak należałoby się zastanowić nad jedną rzeczą. Z uwagi na to, że państwo polskie w tej chwili dość mocno promuje budownictwo mieszkaniowe, należałoby się zastanowić, czy takiego programu budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Bralin nie rozpocząć. To znaczy, wziąć kredyt długoterminowy z BGK i, że tak powiem, zrobić program z dojściem do własności przez lokatora. Jeżeli lokator płaci część normalną za administrowanie plus zadatek na wykup tego lokalu, po latach 20 staje się właścicielem tego lokalu, przenosi tą własność na siebie. Jest to taniej niż w banku, a Państwo macie w tym momencie program, który w jakiś sposób motywuje do pozostania przez ludzi młodych na terenie gminy Bralin do tego, żeby znaleźć tutaj dom i pracę. Bo jeżeli ktoś jest związany kredytem czy zobowiązaniem do spłaty tego, to tak szybko spokojnie jedzie. Się 10 razy zastanawiał, co z tym zrobić, zanim podejmie decyzję o opuszczeniu gminy. Natomiast inwestycje programy mieszkaniowe, tak patrząc na przykład po Jarocinie, gdzie rodzinny program dość mocno rozwinął, sobie kalkulowali w taki sposób, że część tych mieszkań przeznaczyli w ogóle dla ludzi spoza gminy. Jeżeli się ktoś pojawi w gminie, to oni uważają
tak, okej, musi się zameldować w gminie, subwencja oświatowa idzie z tytułu dzieciaków idzie do gminy, podatek idzie do gminy i też faktycznie to, co dokładają z budżetu, to im się zwraca podwyżką z tego, co dostają ze Skarbu Państwa, a tytułem tego, że oni podejmują pracę na terenie gminy. Właśnie z tym, że nawet jeżeli ktoś pracował poza gminą, przepraszam, poza gminą Jarosin, no to musiał w Urzędzie Skarbowym w Jarosinie zarejestrować to, że podatki odprowadza Jarosin. I powiem tak, że można by się zastanowić nad rozpoczęciem tego typu inwestycji, zacząć od jednego małego bloku czy jednego małego szeregowca, zrobić to w taki sposób, żebyście Państwo nie wydatkowali za dużo pieniędzy z budżetu, natomiast też z możliwością dojścia do własności, no, że to powiem, będzie się działo, powiedziałbym. Patrząc też, Szanowni Państwo, na czynsze, które macie, to czynsze one też są nie za wysokie. Z uwagi na to, że w tej chwili wojewoda wielkopolski ogłasza tak zwany wskaźnik odtworzeniowy w budynku na poziomie 3697 zł, to macie Państwo swobodę ustalania czynszu na poziomie 3%. U Was te czynsze one są bardzo niskie, bo one w tej chwili widzę, że podnosicie co roku zgodnie z tym. Nie ma akurat tej tabelki zamieszczonej, ale w tym wieloletnim planie macie też coroczny wskaźnik indeksacji tych cen za te lokale. Ich jest stosunkowo niedużo, ale trzymajcie się Państwo, że tak powiem, konsekwentnie te podnoszenia tych stawek czynszowych. Niemniej jednak 3% do 3697 zł wartości odtworzeniowej, no to daleko jak gdyby ten czynsz jest od tego, co się dzieje w Wielkopolsce. Średnia cena czynszu lokalu komunalnego w Wielkopolsce to jest 6 lub 7 zł za metr kwadratowy. I to by się było też trzeba zastanowić, czy w przypadku tych nowych lokali chcesz, żeby no, nie ustalić jak gdyby nowych stawek czynszowych i w jakiś sposób zwiększyć dochody gminy z tytułu tego budownictwa komunalnego. Brak posiadania też lokali socjalnych grozi jak gdyby też tym, że w przypadku, gdyby się okazało, że ktoś kogoś gdzieś ekskutował, no to też jest problem z zagospodarowaniem tych ludzi. Z uwagi na to, że ten właściciel, który ekskutował tą osobę, może zwrócić się do gminy z prośbą o pokrycie czynszu zamiast umowne korzystanie z lokalu. No i wtedy w tym momencie te gminy też w jakiś sposób są zobligowane do tego, żeby płacić. Ogólnie Bank Gospodarstwa Krajowego robi w roku dwa konkursy w marcu i listopadzie na realizację budynków socjalnych, no i w jakiś sposób dopłaca. Można byłoby się zastanowić, czy z części tych budynków komunalnych, które Państwo macie, nie zrobić budynków socjalnych, a te osoby, które są w tych lokalach komunalnych, przenosić do nowych lokali. To też jest taka możliwość, bo BGK patrzy na to, czy powstaną nowe lokale komunalne. A z tej dotacji z wieku można by wybudować nowy budynek, ale ze starych lokali o niższym standardzie zrobić lokale socjalne. Ale to też jest jak gdyby strategicznie do ustalenia przez Państwa, rady gminy, w którym kierunku byście w tym momencie poszli. Tak właściwie można powiedzieć, że w przypadku gospodarki mieszkaniowej poprzednia kadencja z względem aktywności pozyskiwania środków nabywa
Ja mam, że tak powiem, takie sobie zdanie na temat skutki oświetlenia uliczne drogowe z uwagi na to, że to jest spółka, która służy do tego, żeby w gminach budować oświetlenie i eksploatować, no niemniej jednak oni z czegoś muszą żyć. W związku z tym nakasują trochę za tą obsługę i zdarzają się gminy, które oprócz tego, że jest infrastruktura oświetleń ulicznych i drogowych, budują swoją infrastrukturę, bo się nie mogą na przykład dogadać z zakresem inwestycyjnym tej spółki, ale tutaj patrzę, że gdyby też jakby na infrastrukturę w gminie Bralin, nie widzę jakiejś takiej sytuacji, żeby były deficyty z oświetleniem gminy. Natomiast należy zwrócić też uwagę na jedną rzecz. Wzrost ilości oświetlenia w gminie powoduje też wzrost kosztów utrzymania infrastruktury i eksploatacji, co znowu wpływa na wydatki z gminy z tytułu prądu, który mam dość ostro drożeje. Gmina posiada 450 działek sztuce zagospodarowania odpadu Warszawa, w gminie tam jest 17, w związku z tym jest to też taki udział, że tak powiem, mały. Niemniej jednak, patrząc na to, co się dzieje w Warszawie, wszystko jest robione w drodze uchwałowalnego zgromadzenia i ta solidarność tej gminy jest w miarę dobra i kontrola nad tym zakładem też jest dobra. Można powiedzieć, że cena na bramie, która jest w Warszawie, jest najniższa w Wielkopolsce. Przynajmniej do tej pory była. Także tutaj ta kontrola, realizacja głosu właścicielskiego z tych udziałów jest w miarę dobra. Majątek obrotowy gminy, środki pieniężne na rynku bankowym na koniec roku wynosiły 1,417 mln. A powiedziałbym, że tak mówię, nie za dużo, nie za mało, powiedziałbym optymalnie. Budżet gminy zwiększył się z kwoty, coś jest nie tak, natomiast mamy coś takiego, że wzrósł deficyt gminy w 2018 roku z 5 541 000 do 8 174 000. Było to związane między innymi z realizacją projektu gminy i też inwestycji drogowych, które gmina gdzieś tam realizowała. Patrząc na strukturę gminy, przychody wyglądają w taki sposób, że największy udział dochodów gminy to jest subwencja oświatowa, która i tak nie pokrywa jakby wszystkich kosztów związanych z oświatą. Świadczenia wychowawcze na poziomie 18,15, ale to tutaj chodzi nam tak zwane konto rodzinne, czyli 500+. Dopiero na trzecim miejscu, 15% ogólnego budżetu, to są udziały z podatka stanowiące dochód budżetu państwa, czyli PPC. Podatki lokalne, rolny, leśny, spadki darowizn, czwarte miejsce, 11%. Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, to też jest jakby budżetowe, temat 8,74. No i reszta, tak jak Państwo widzicie, już w granicach 1%, jeśli chodzi o przychody gminy. Jest to dość rozproszony układ. W związku z tym można stwierdzić, że głównie gmina żyje z tego, co da Państwo, czyli jaki jest udział w podatkach PIT. Jedziemy do WPF, pokażę Państwu, jak wygląda ustawienie struktury wydatków. Natomiast a to mamy kwestię wydatków. W przypadku wydatków mamy tak. Znowu mamy pieniądze, które wydajemy, to głównie na oświatę. Świadczenia wychowawcze, drugie miejsce 16,26. Urząd gminy kosztuje nas 2 720 000 złotych rocznie. Jest to wskaźnik 8,53% ogólnej koszty podatku. Powiedziałbym, że jest to nisko. Z uwagi na to, jeżeli byśmy zerknęli na to, co się dzieje w innych gminach. Administracja w gminie Bralin
oszczędności kosztowej, to był dość mocno, że tak powiem, spięty. Czyli 83% ogólnych kosztów wydatków, to nie jest dużo. Na gminy, gdzie ten poziom nie dochodzi do 15%. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 72, a drogi publiczne, jeśli chodzi o wydatki, popatrzcie Państwo, to jest tylko 5% wydatków rocznych w wydatkach ogółem. Gminacje, które są wygaszane na poziomie 3,26, gospodarka ściekowa i ochrona wód 2,89, odpadami 1,95. Teraz zwróćcie Państwo uwagę, jakie emocje budzą stawki dla mieszkańców, które, że tak powiem, stanowią tylko 1,5% wartości wydatków całego budżetu gminy, bo całe resztę zżerają nam oświata. Patrząc teraz na prognozy, dotyczące wieloletniej prognozy finansowej gminy, zakładacie Państwo bardzo tak oszczędnie i bez, że tak powiem, fantazji co do dochodów. Jest to bardzo ostrożnościowa prognoza finansowa, która była w tym roku przez Państwa uchwalona, znaczy korygowana. W zakresie przychodów i wydatków. Wolne środki na inwestycje, które macie, które Wam gdzieś tam tą nadwyżkę budżetową, one są dość znikome do 2021 roku. W związku z tym, jak popatrzycie Państwo, to jest tak ta pozycja nadwyżka operacyjna, to jest granica 2 milionów złotych. Kwestii, które możecie przeznaczyć na w jakiś sposób na inwestycje, to że tak powiem, uwzględnieniu wydatków bieżących. Natomiast te wydatki, które są, one są potem zaplanowane przez Państwa na wydatki, powiedziałbym, związane ze spłatą rat kapitałowych i odsetkowych. Patrzcie Państwo, tą kwestią, że tak powiem, pozycję. Ona jest dość znacząca, jeśli chodzi o stosunek w stosunku do przychodów. To jest, że tak powiem, analiza dotycząca ujęcia procentowego za lata przeszłe, jak kształtowały się wzrosty poszczególnych pozycji w wieloletniej prognozie finansowej. A tutaj mamy pozycję jak to się działo w latach poprzednich, jeśli chodzi o tą wieloletnią prognozę finansową. Do góry macie Państwo okres 2012-2018, czyli przeszły, na dole macie 2019-2025. Wieloletnia prognoza finansowa jest jakby dalej, natomiast po 2025 roku są powtarzane jak gdyby pozycje z lat poprzednich. Teraz jak popatrzycie Państwo na podatki, opłaty lokalne, zakładacie do wieloletniej prognozie finansowej, że w tym roku powinny te podatki wzrosnąć o 12%. Pozostałe dochody również na poziomie 11%. Udział w dochodach budżetu Państwa powinien do 2019 roku wzrosnąć o 16%. I teraz moje pytanie jest takie, co się wydarzy na koniec 2019 roku, czyli jesteście w stanie te dochody zrealizować, żeby pokryć te wydatki, które macie obecnie do zrealizowania. Jak popatrzycie Państwo na udział dochodów i budżetu Państwa z tytułu podatków w latach poprzednich, to ten progres był, jak patrzycie na górną tabelkę, to jest szósty z góry. W 2018 roku wzrost był o 20%. Ja on się poprzednim latach też różnie zachowywał, ale był powyżej, powiedzmy, co 10%, tak średnio mówiąc. Tutaj zakładacie Państwo 16%. Pytanie, czy to tak zostanie zrealizowane, a w następnych latach w wieloletniej prognozie finansowej ostrożnościowo zakładacie, że macie ten wzrost na poziomie, powiedziałbym, zerowy.
Teraz moje pytanie jest takie do Państwa, jak obserwujecie tą wieloletnią prognozę finansową. Czy to jest tak wygodne ostrożnościowo? Czy, że tak powiem, dałoby się coś zmienić w tej wieloletniej prognozie finansowej w taki sposób, żeby można było ująć inwestycje, które byłyby robione w tej kadencji, która jest w tej chwili rozpoczęta. Jesteśmy ograniczeni tak zwanym wskaźnikiem zadłużenia, który, jak zobaczycie Państwo, mamy problem w 2021 roku. 2021 rok jest takim okresem newralgicznym z uwagi na to, że wskaźnik zadłużenia, który wynika ze spłaty rat kapitałowych za lata poprzednie, no jest najmniejszy i tak faktycznie zobaczycie Państwo, w 2021 roku macie luzu 429 tysięcy złotych z tytułu spłaty kredytu. Jeżeli byśmy się wrócili do tej pozycji tutaj udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku PIT i byście Państwo zwiększyli te dochody, to by się mogło okazać, że pewnie by się znalazły jakieś luzy związane z dodatkowym zaciągnięciem zobowiązań na inwestycje, które byście chcieli realizować. Niemniej jednak sytuacja gminy jest na wiele trudna z uwagi na to, że zostały zaciągnięte zobowiązania na realizację inwestycji. To było na początku roku 2018, to jest na koniec 2018. Macie w tej chwili zadłużenie 8 174 tysiące złotych, które jest spłacone w taki sposób. Do 2025 roku. Patrząc jak gdyby na to zadłużenie, ja osobiście jako zadłużenie krótkoterminowe. I pytanie jest tego rodzaju, czy też nie zrestrukturyzować tego zadłużenia w taki sposób, żeby wydłużyć ten okres do lat 10 czy do lat 15. W taki sposób, żeby obciążenia z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych były znacznie mniejsze i żebyśmy się mogli na ten wskaźnik zadłużenia załapać trochę większe, żeby większe luzy sobie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na inwestycje, które byście Państwo chcieli zrealizować. Bo pytanie jest też takie, jakie są potrzeby gminy, nie? Bo jeżeli będziecie w tym momencie weryfikować strategię rozwoju gminy na początku kadencji, to dobrze byłoby się zastanowić, co dla Was jest strategiczne z punktu widzenia mieszkańców, z punktu widzenia gminy, budżetu, w taki sposób. Czy macie Państwo jakieś pytania? To mamy taki wykres, który mówi o wydatkach i przychodach z samego budżetu w aspekcie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem lat minionych. Jak czy popatrzycie Państwo, na tym czerwonym kolorze, który jest, to mamy sytuację tego rodzaju, że w okresie przedwyborczym, czyli 17-18, zakres inwestycji, czyli wydatków majątkowych, dość istotnie wzrósł. To jest, że to powiedziałbym, dobry symptom, że się gmina rozwija, z tym, że finansowanie tego rozwoju powinno być bardziej realizowane ze środków zewnętrznych. Te środki zewnętrzne, no tak faktycznie, jeśli chodzi o ilość złożonych aplikacji przez gminę w ubiegłej kadencji, no to jest, no, powiedziałbym, bardzo, bardzo blisko. Analizując jak gdyby ilość złożonych wniosków pomiędzy rokiem 2006, na momencie, kiedy weszły dotacje, a teraz tym rokiem 2019, czyli mamy w tym momencie 13 lat, to ja tych wniosków łącznie z takimi miękkimi tematami przez te 13 lat naliczyłem 10. No, w związku z tym, no, wychodzi nawet nie jeden rok. Jeśli chodzi o skuteczność jak gdyby, i aktywność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Teraz finansowanie w głównej mierze inwestycji ze środków budżetowych powoduje to, że no, jesteśmy z tym wskaźnikiem na takim poziomie, jak jest
kredytowe na takim poziomie jak ma. Gdybyśmy głównie patrzyli na to, żeby kredyty brać na finansowanie wkładu własnego do dotacji, bo to pewnie byśmy mieli, że tak powiem, ekwiwalent wydatków inwestycyjnych zdecydowanie wyższy w stosunku do zadłużenia kredytowego i możliwości, które nam ograniczają wskaźnikiem zadłużenia. Ogólnie moje wrażenie jest takie, że poprzednia kadencja była taka, że w dużej mierze były ograniczone koszty funkcjonowania operacyjnego gminy. To znaczy, to oszczędności były czynione wszędzie, gdzie się dało. Natomiast nie było takiego, że tak powiem, zrywu, które szukamy środków zewnętrznych. Jak je znajdziemy, to potem na ten propozycji będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. Było napisane wniosek, że na plan gospodarki niskoemisyjnej, który by nam dawał jakby jakieś takie możliwości dotyczące fotowoltaiki, tego modernizacji, tego typu rzeczy. Niewiele z tego gdzieś tam wyszło. Tak samo kwestia rewitalizacji. Patrząc na programy dotacyjne, z których gmina mogła skorzystać, popatrzcie Państwo, ile tego było. To jest Urząd Marszałkowski, działanie 3.1, działanie 4, działanie 8, działanie 9. Korzystaliście Państwo z ósemki, mówię tutaj o przedszkolu i żłobku, zarówno program twardy, jak i miękki. Potem mamy FROP, korzystaliście Państwo z gospodarki wodności ściekowej, nie korzystaliście z inwestycji w targowiska i lokalnych, z tego co pamiętam, chyba było coś. Wojewoda Wielkopolski, Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przy wsparciu lokalnej infrastruktury drogowej, czyli tak zwane sekundki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, rewaloryzacja parków i wodów zabytkowych. Coś z biuru różnorodności można było dostać, na zimę cierpą tutaj na rodziny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Było tego dużo. I Jessica tak samo program na budownictwo miejskie. Wnioski, które były złożone, były wywalone dwa. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Brali. Integracja mieszkańców miejscowości Zornika Pole, Bieleńczyn, Czerni, rewitalizacja przerostu degradowania. Zdarza się, że te programy są często, gesto, że tak powiem, w taki sposób pisane, żeby część, że tak powiem, aplikujących gdzieś tam wyrzucić i dać ograniczone dziewięciu. Niemniej jednak ilość napisanych wniosków, nawet powiedziałbym do szuflady, pod względem projektowym, planu funkcjonalnego użytkowego, pod względem studium wykonalności, no była bardzo, że tak powiem, niewielka. Więc to jakby ta aktywność pod względem pozyskiwania środków też była niewielka. To, na co Państwo dostaliście, to jest lider, elewacja budynku, potem nowy żłobek, przedszkolny, energetyczna gmina Bali. No jest tego stosunkowo niedużo, nie? Jeśli chodzi o możliwości. Mamy też, z tego co słyszałem, problem z rozliczeniem dotacji z ostatniej dotacji, jeśli chodzi o przedszkole, z uwagi na to, że też jakby proces jakby inwestycyjny, dużo marszałkowski czeka się jakby rozliczenia tego, to się może skończyć jakby pewnego rodzaju korektą finansową, jeśli chodzi o ten obiekt. No i tak de facto można ocenić, że ten dział pozyskiwania środków w ogóle w gminie w zeszłym roku, w naszej poprzedniej kadencji, albo nie istniał, albo znowu istniał w takiej, że tak powiem, dość mocno ograniczonej skali. Ja miałbym tyle, jeśli chodzi o, że tak powiem, umówienie jakby ze strony gminy. Konkluzja tego jest taka, że patrząc jakby na wieloletnie programy finansowe, macie Państwo dość mocno ograniczone możliwości, które są skutkiem tego, co się działo w poprzedniej kadencji. Musicie się zastanowić, w jaki sposób zrekonstruować tą wieloletnią prognozę finansową, po takiej kwotę, żeby te możliwości poprawić. I zastanowić
temacie to jest wszystko szkolnictwo. PIT-y raczej nie powinny iść w dół z uwagi na to, że się minimalna płaca gdzieś tam cały czas idzie do góry i tutaj nie powinno być z tego tytułu w jakiś sposób problemu. Niemniej jednak wzrost kosztów funkcjonowania spowoduje, że te wszystkie sfery działalności komunalnej, one będą zdecydowanie droższe. I to też należałoby w tym momencie wziąć pod uwagę. Niemniej jednak patrząc, że gdyby ma wieloletnie prognozę finansową, pani skarbnik ostrożnościowo przyjęła, że te problemy gdzieś tam nadejdą. Są pewnego rodzaju luzy, jeśli chodzi o kwestie dochodowe. Także w mojej ocenie te dochody będą ciutkę wyższe. Niemniej jednak należy brać pod uwagę wszystkiego rodzaju ryzyka, które będą wpływać na realizację tego. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie przedstawił Pan tutaj nic na temat zagospodarowania domów ludowych, placów zabaw przy tych domach. W każdej wiosce to było zrobione i chyba pieniądze były na to pozyskane. Były, ale one są, że tak powiem, to był kredytost praktycznie. Z punktu widzenia gminy, to jest, że tak powiem, działalność kulturalno-oświatowa, która integruje, że tak powiem, mieszkańców. Ona poprawia jakość życia mieszkańców na wsi. Nie ma ona jednakże, że tak powiem, zbyt dużego wpływu pod względem rozwoju gminy. Bo mnie najbardziej interesuje to, czy gmina będzie miała możliwości finansowania swojego, że tak powiem, zakresu działania poprzez inwestycje infrastrukturalne, które będą w jakiś sposób potem przynosiły jej przychody. Budując czy tam modernizując salę miejską, owszem, poprawiając standard życia. Natomiast to są stosunkowo nieduże środki. No, tu by się nie zgodził, bo tam były kompletne remonty, pełne wyposażenie kuchni i tak dalej. Tam było zmienione kostki przed salami, także ale tu się z Panem nie zgadzam. Ale mam pytanie, w której kadencji to było? To było poprzednie jeszcze kadencje. Nie wiadomo. Budowa domu ludowego została finansowana ze środków unijnych. Program rozwoju obszarów wiejskich na 2014. I to było w zeszłej kadencji. Natomiast ja może powiem tak, nie? W przypadku dotacji na domy wiejskie, sale wiejskie, tam też należy zwrócić na jedną rzecz uwagę. One z jednej strony są fajne, bo te pieniądze się fajnie bierze, natomiast tam jest tak, że 15% tej powierzchni może być maksymalnie wykorzystana na działalność komercyjną. I teraz, jeżeli mamy taki przypadek, że na wsi wybudujemy salę, czy ją zmodernizujemy środki unijne, a tam nagle się okaże, że będą one wynajmowane te sale na wesela, na odpłatne jakieś imprezy, które są, to nagle się może pojawić pan z Urzędu Marszałkowskiego i powie, że coś tam jest na zwrot. Także patrząc jak gdyby na tę salę, jest w jakiś sposób, jej się fajnie bierze. Natomiast też, że tak powiem, Unia Europejska w przypadku tych sal, powiedziałbym tak, wybudować, sfinansować, niech stoi i ładnie wygląda. Nie? Natomiast względem funkcjonalnym i względem utrzymania, to tak nie za bardzo z uwagi na to, że każdy przychód komercyjny, oni traktują jako, że tak powiem, odjęcie od dotacji, którą dali. Jakiś okres? 5 lat jest okres trwałości od momentu oddania nowych dotacji. Tylko wie pan co, tu jeszcze jest taka sprawa. To jest jedyny ośrodek na wsi, gdzie się można spotkać, bo szkoły wszystko polikwidowane i praktycznie by nie było nic. A tu w większości jesteśmy jednak po wioskach. Ja się z tym zgadzam, jak najbardziej, nie? Jak najbardziej, tylko że patrząc jak na program rozwoju obszarów wiejskich, bo z tego, że tak powiem, najwięcej, że tak powiem, środków jest finansowane, jeśli chodzi o sale wiejskie, no to, że tak powiem, lekko, że tak powiem, też przygasł. Bo oni ogłosili 3 konkursy i się praktycznie nic nie dzieje. Chodzi gdzieś tam ten program LIDER, który moim zdaniem jest dobrym, jest jakby obejściem tego programu, regionalnego programu operacyjnego i tutaj, że tak powiem, no, zrobienie tego w salach jest bardzo fajne, bo wam się udało. Jednak nie jest to, że tak powiem, oficjalny wniosek do marszałka w ramach regionalnego programu operacyjnego. Bo LIDER jest
traktat był drewnem oddzielną płaszczyzną dotowania tego typu inwestycji. Mi się wydaje, że bardzo ciekawe właśnie te budownictwo socjalne, bo to przyciąga mieszkańców. Macie tak, przy komunalnym. Tak, przypadku mieszkań komunalnych to jest, że tak powiem, element, że tak powiem, budowy, czyli jakby najważniejsi są ludzie. Ja się tu z panem nie zgadzam, bo tu z tych socjalnych, co mieszkałem, ci, co tam są właśnie tych 48. To nie chcą pracować, to jest pracę trzeba jeszcze ludzi zaprosić. Mówię do komunalnych. Patrząc jak gdyby na kempo, kempo ma jakiś tam problem, bo uciekają z miasta. Zobaczcie, co się dzieje na koło kempo. Wszyscy uciekają. Ale jak to po prostu z tym indemnizami jako miasto oparło się po prostu koło ściennej gminy i koło wymusiło to migrację. Tak się wyjść na zewnątrz. Tego nie ma działać, że tak powiem. Nie, bo zobaczcie, w tej chwili planują jak gdyby dość dużo budownictwa mieszkaniowego. Zbudowali tam coś chyba 4 bloki drogowe. Tak, ale na takie rodzinne budownictwo to praktycznie w tej chwili jest dość duży projekt. Oparło się o ścieżkę gminy. Jeśli chodzi o budynki jednorodzinne komunalne. To jest na miejsce początku na się oparł. Ale ościenne też tam, to jest brawo i tak dalej, ale to jest daleko, to jest parany. Natomiast no, patrząc jak gdyby też na politykę podatkową, którą macie, te podatki od nieruchomości są za wysokie, dochody też nie są za wysokie, to przyciąga w jakiś sposób. Gminy tereny są bardzo fajne, bliskość S8 to jest... Warto to wykorzystać, aby właśnie jeszcze mieszkańców przyciągnąć. Z jednej strony to jest plus, ale z drugiej strony ryzyko, że powiem, będą wyjeżdżać. Patrząc na to, jaką macie demografię... Ale wracają. Co? Wyjeżdżają, ale wracają. No to jest tak wybrać, tylko że... To jest tak, że jest pewnego rodzaju bariera, jest jakaś bariera wejścia, albo się odwiedzi, trzeba, że tak powiem, po rodzicach jakieś tam mieszkanie, albo, że tak powiem, się kupuje swoje, ale kupuje się swoje w pewnym okresie życia już takim po 30. Z uwagi na to, że się ma jakiś tam status społeczny, się do pieniędzy gdzieś tam jakieś zarabia, jest ta stabilność i bank dyktuje kredyty dla. Natomiast jeżeli byście zrobili Państwo program budownictwa komunalnego dla tych osób, które nie dostaną kredytu, bo są za młodzi, ale pracują, albo, że tak powiem, na czarno coś dostawają z boku. Ale nie dla tych, które czekają w tej chwili w kolejce. Znaczy, to jest tak, że też są takie programy dla systematycznych. Znaczy, te gminy wytransferowują osoby z osobów komunalnych, te osoby, które regularnie płacą czynsz, do tych standardu trochę lepszego. W tym gorszym standardzie robią socjalne. Bo te socjalne one też są wymuszane jakby tym, że część ludzi sobie nie porówna życiowo i to trzeba się gdzieś tam zająć. Z drugiej strony nie można robić też takiego środka, gdzie są jakieś getta. Znaczy, że robimy dzielnice, czy tam jakieś taką ulicę, gdzie są same socjale, bo to też działa na wykluczenie społeczne, ci ludzie już nie wrócą do tego socjalne. A wręcz powiedziałbym, ten obszar staje się pewnego rodzaju zagrożenia. Czy jest możliwość wystąpienia do spółki ulicznej? Znaczy jest, tylko że jak są przyczepia, to dostaniecie grosze, no, jeśli chodzi o ten dział. No my koszty gmina ponosimy, duże budowy wszystkiego, a faktycznie to stoniacie każdy tylko ta spółka. Znaczy gmina to na jednej nasie oświetlenia uliczną drogową, to najpierw nie chciałeś, żebyście zbudowali infrastrukturę, oni to przejęli w ramach, znaczy oddali za ramach. My wybudujemy i dajemy, nie? Z tego co w zeszłej kadencji widziałem, to pozyskali jakieś środki unijne, ale to głównie poszło na to dwie aglomeracje ostrowkaliczne. No to tak. Tak sobie kończyłem. Znaczy ogólnie polecam też jakby zastanowić się, czy odłożyć jakieś takie niewielkie spółki komunalne, która by realizowała inwestycje. Bo też w przypadku gmin, które realizują same inwestycje, jest problem z uzyskaniem danych. W przypadku spółki gminy, która jest operatorem, gdzie wystawiane są faktury VAT pomiędzy gminą a spółką, na operatorkę, to jest możliwość uzyskania własnych. No i to też z tego jest o 23% tańsze.
Czy mają jakieś Państwo pytania? Czy w jakim zakresie gdzieś tam, nie wiem, niedopowiedzenia albo opowiadałem z góry? Wszystko ciekawe. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, które od Państwa, bo ja jestem jakby do usług w przypadku wieloletniej prognozy finansowania, finansowej i kształtowania i to też, że tak powiem, służę pomocą. Gdyby jakieś pytania, to dziękuję. Szanowni Państwo, dodam tylko jedno zdanie. Dobrze się stało, cieszę się z tego powodu, że macie Państwo osoby obiektywnej, osoby stosunkowo z daleka od nas oddalonej, mogli usłyszeć ocenę sytuacji w gminie, w jakim momencie przejęliście Państwo tę gminę w tej kadencji. Wiemy, jakie są atuty, wiemy, jakie są zagrożenia i bezpieczeństwa. I dobrze, że to zostało artykułowane, chociażby w kontekście tego, że każdy z Państwa, ja też, mamy jakieś ambicje, chcemy coś robić i chcielibyśmy najwięcej robić, a musimy to odnieść do możliwości finansowych, o których Pan mówił. Mamy materiał do przemyślenia, do analiz, będziemy na tym dyskutować, będziemy rozmawiali, będziemy wybierali, będziemy modyfikowali strategię, tak jak Pan mówił, wczoraj na tę modyfikację, bo ta strategia na papierze zawiera wiele zadań, z których właściwie nie wiem, czy zostało zrobione, a musimy ją zaktualizować do tego stopnia, że te rzeczy, które uznamy za istotne w tej strategii będziemy realizować, a resztę rzeczywiście to, co się nie da zrobić, będziemy odkładali na lata następne. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób rozjaśniło nam sytuację, jeżeli chodzi o cenę i wieloletnią prognozy finansowej, budżetu gminy i tym, z jaką materią mamy do czynienia na ten moment. Mam nadzieję, że sprostamy wyzwaniu, wiemy, jak wygląda już teraz trochę więcej, jak wygląda sytuacja gminy, jak wygląda jej perspektywy, jak to będzie wyglądało w najbliższych latach, jak wskaźniki wyglądają w najbliższych latach, bo to są wskaźniki obiektywne, jak to się będzie zmieniało. Musimy się do tego stosować. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. I będziemy kontynuować sesję. Tak. Wiem, że sołectwa w większości w
poszczególnych miejscowościach organizują ten Dzień Dziecka i tam były, z tego co wiem, no, taką informację uzyskałem, pieniądze na organizowanie tej imprezy. Była to kwota 500 zł. I teraz tak, myślę, to jedna miejscowość ma tyle dzieci. Będę mówił o Taborze Wielkim, skąd pochodzę. U nas na przykład jest dzieci, z tego co się dowiedziałem tam, około 70 takich, co by mogły korzystać no, z tej imprezy organizowanej przez Radę Sołecką przy wsparciu oczywiście finansowym Urzędu Gminy. Inne miejscowości no, to są mniejsze, no i tam jest... Nie, o Bralinie to nie mówimy, ale w Bralinie to będzie orientowane prawdopodobnie z tego, co się zorientowałem, przez Urząd Gminy. No to nie mówię, ale inna miejscowość ma 30 dzieci, a u nas 70. I teraz otrzymała pani sołtys tam, czy otrzyma kwotę 500 zł i tak samo inna, która ma 30 dzieci, 500. No nie wiem, ja tylko myślę, że może by się, nie wiem, kto to ustala, co jak, czy nie byłoby dobrze na podstawie ilości dzieci dowolać to. Dobrze, że Urząd Gminy to tu jest, wspomaga, no to wiadomo, Rada Sołecka, no to ile tam, jakieś te pieniądze też są, ale to są organizacje jak koło gospodyń, jak straż, też tam mogą dofinansować i są jeszcze sponsorzy, którzy też tam coś dołożą, ale no tak moim zdaniem myślę, żeby było dobrze, jakby to było udzielone na dziecko, co w danej miejscowości jest. To jest jedna sprawa i od razu drugą powiem właśnie no, o tym placu zabaw. Są place zabaw, piękne, ładnie, wszystko jest dobrze, tylko dobrze by było, żeby ktoś tym się zajął, żeby te urządzenia, z których te dzieci korzystają, żeby one były sprawne, naprawione myślę, no bo wczoraj akurat tam byłem i oglądaliśmy, no i już jakiś dłuższy czas są to nieczynne. No. Jest to, znaczy czynne jest, tylko że jest niesprawne. Tam huśtawka czy jakieś inne urządzenia. O jaki konkretnie chodzi? Proszę? O jaki konkretnie chodzi w Polsce? W Taborze Wielkim, nie? No, że tak jest ładnie, wszystko jest zadbane, no ale tam kilka tych urządzeń, które służą do tego, żeby dzieci tam korzystały, bawiły się, to są niesprawne. No. To prośbę mam tutaj, żeby właśnie ktoś się tym zajął. I jeszcze podniosę też sprawę tej drogi, która, no już kiedyś to mówiłem, no jednak teraz opady, zachęcałbym te osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby zobaczyły, jakieś pieniądze dosyć chyba duże były wydane z budżetu gminy. Ta droga była przebudowana, ale mówię, z jednej strony jak była, tak jest, może jeszcze więcej, tylko że była na lewej stronie, to jest na prawej. No i to jest, no nie wiem, to są, nie powiem, że wyrzucone błoto, ale we wodę wyrzucone pieniądze, bo to nic. Dobrze, że jeszcze jest okres letni, będzie zima, stanie się właśnie szczęście, tylko że wtedy znowu będzie wina użytkownika drogi, bo nie dostosował warunków, nie dostosował prędkości do istniejących warunków drogowych. Zacznę od końca, od tej ostatniej sprawy związanej z drogą. Tak jak mówiłem, z mojej inicjatywy doszło tutaj do wizyty przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Dróg i rzeczywiście na miejscu w obecności fachowców był też pan z Urzędu Gminy, który się drogami zajmuje. Stwierdziliśmy, że droga, która jest dywanie asfaltowe, to jest położony od pana radnego w stronę drogi wojewódzkiej, jest położony ze spadem w stronę do drogi wojewódzkiej. No praw fizyki się nie odwróci, ta woda zawsze będzie tam dostarczała. Ktoś to kiedyś zrobił nie tak. I teraz trzeba albo tę drogę przebudowywać, bo drogi wojewódzkiej zaniżyć w tym miejscu się nie da. W związku z tym woda znajduje sobie najniższy punkt i w tym najniższym punkcie się gromadzi. To jest odcinek przed starą urządką, tam się gromadzi. 15 metrów, tam się gromadzi. Nie wiem, nie jestem fachowcem od budowy dróg, ale tak na mój rozum można było rynienkę tylko zrobić, odprowadzającą wodę w kierunku Sycowa, bo tam jest rur, dalej, parę metrów. Jakby taka wąska rynienka była, ja tak myślę, i to by było zdało egzamin. A tamta droga została zerwana, asfalt, ileś tam nakładu to kosztowało, nie wiem, ale to chyba tak mało nie kosztowało. I jak woda była po prawej stronie, dojeżdżałem do ósemki, to teraz jest chyba po lewej, czyli już odwrotnie. W najniższym miejscu. Jest to zrobione, wykonane źle. I teraz mówię, jakieś doraźne rozwiązania
które by poprawiły tę sytuację, to mogłyby się wiązać z jakimś tam odwodnieniem w postaci jakiejś studzienki czy czegoś, natomiast generalnie przebudowa całej tej drogi musiałaby podnieść tą końcową cenę do poziomu. Studzienka wystarczyła. Ale Rynienka prowadziła na drogę. To jest odwodnienie tego odcinka, bo to głównie z tego tam nie wygląda. Zarząd wojewódzki dróg się nie poczuwa, to nie jest ich. W związku z tym musiałby to być nasz koszt, musielibyśmy z naszego budżetu tą drogę przebudować. Ale możemy wejść na pewnie za ich zgodą, tak. Kolejna rzecz, o której mówił pan radny, to jest dofinansowanie czy wsparcie organizacji dziecka. Szanowni Państwo, rozwiązanie, które przyjęliśmy tym razem, w tym roku, jest to rozwiązanie robione po raz pierwszy w ten sposób. Mianowicie z Funduszu Przeciwalkoholowego i Przeciwdziałania Alkomanii, tak zwanego kapsulowego, wygospodarowaliśmy kwotę, którą dzielimy sprawiedliwie między sołectwa, które chcą sobie zorganizować takie imprezy. Wiadomo, że ta kwota nie pokryje całości imprezy. Środowiska, które są większe, mają większe możliwości. Jest większa możliwość pozyskania sponsorów. Te, które są mniejsze, my byśmy nie chcieli dzielić. Nie chcielibyśmy różnicować tych środowisk i liczyć każdą głowę dziecka, bo też nie jesteśmy w stanie tego zrobić racjonalnie i dokładnie, bo też nie wiadomo, ile tych dzieci na tą uroczystość przyjdzie. Ustaliliśmy, że każde sołectwo, które będzie chciało zorganizować tą imprezę, zostanie wsparte taką kwotą. Powtarzam, jest to kwota z tego funduszu antyalkoholowego, z którego w tym roku po raz pierwszy wyślemy dzieci na wakacje. Też byśmy chcieli, żeby ta forma wykorzystywania tych środków była urozmaicona, była inna. Żeby też były możliwości rzeczywiście adresowania tych środków do dzieci, które są, powiem tak, no, objęte tą grupą ryzyka, które z tych środowisk pochodzą i którym możemy pomóc w ten sposób. Też tych pieniędzy jest ograniczona pula. To nie jest tak, że my nie chcemy tych pieniędzy dać. Dajemy równo wszystkim sołectwom, jeżeli taką wolę mają i chcą taką imprezę zorganizować. I Branin również dostanie też tylko taką kwotę, chociaż tych dzieci jest jeszcze więcej. Nie więcej, myślę. Więcej dzieci jest, nie? To na dziecko może być, ale dobrze, to mój jest taki głos, no każdy z Państwa może być inny, nie? Nie, to na to przygotowanie, to Pani mówi, chwała tutaj urzędowi, że finansuje, bo w ogóle wsparcia tego finansowego, tego by nie było, jest duża pomoc. Ja nie mówię, tylko chciałbym, tak sobie myślałem, no, takie moje zdanie, tam jeszcze z paroma osobami z Rady Sołeckiej naszej, jeszcze rozmawiali na ten temat, To była druga sprawa, ale jeszcze place zabaw. Place zabaw, szanowni Państwo, zgodnie z przepisami, place zabaw w okresie wczesno-wiosennym muszą podlegać przeglądom. Takie przeglądy nie tylko, że są robione przez naszych urzędników, to również ci urzędnicy wsparci są fachowcem, który ma uprawnienia budowlane i który stwierdza braki na tych placach zabaw i który nakazuje wykonanie tych rzeczy, które są niezbędne do zrobienia. I takie place zabaw w naszej gminie wszystkie przegląd miały na wiosnę i protokoły tych przeglądów mamy w gminie. Członkiem komisji, która dokonywała przeglądy, był pan Karol. Proszę bardzo, jeżeli o ten konkretny plac zabaw jeżeli. Ocenił każdy inny. Do 31 marca każdego roku powinniśmy przeprowadzić rutynową kontrolę każdego placu zabaw. Ona została wykonana bodajże 19 marca. Do 31 marca wszystkie protokoły trafiły do starostwa powiatowego. Na początku kwietnia, bo w ciągu 7 dni musieliśmy dostać odpowiedzi odnośnie tego, czy te protokoły są zaakceptowane. Otrzymaliśmy taką odpowiedź więcej. Osobiście razem z jeszcze jednym pracownikiem urzędu i państwem z, nie chcę nazwy używać, bo ostatnio RODO było jasno nam wszystkim tłumaczone, ale inspektorami nadzoru, którzy zasiadają w komórce przy starostwie powiatowym, jeździliśmy po kontrolowanych i po przeprowadzonych remontach po tych placach zabaw. Kontrole wszystkie zostały zaakceptowane naocznie przez tych inspektorów. Ostatnie rzeczy, które nam zostały naprawione 17 kwietnia, tuż przed świętami Wielkiej Nocy, kiedy to w trzech miejscowościach Bralin, Tabor Wielki oraz Weronikopole, Mielecin Weronikopole, tam plazała przy szkole. W zeszłym roku zostały zakupione tam tak zwane mostki. Tutaj na 3 maja mieliśmy do czynienia z takim mostkiem w Taborze Wielkim i w tym Weronikopolu, Mielecinie. Te mostki miały jedną wadę konstrukcyjną, którą właściwie najprawdopodobniej co roku będzie trzeba wymieniać.
Ta wada została naprawiona po raz kolejny. Śruba, która znajduje się w plastikowej otulinie, ta otulina przy użytkowaniu pęka i ją trzeba wymieniać regularnie. I zapewne w przyszłym roku również będziemy mieli z tym do czynienia. To zostało wymienione 17 kwietnia. Od tego czasu żadne głosy dotyczące problemów z klatami zabaw do nas nie docierały, ale dziękujemy za głos panu radnemu, bo z tego co w tym momencie wiemy, jest problem z drzewem w okolicach klatu zabaw i to jest w trakcie załatwiania, ale czekamy na decyzję powiatu, bo niestety sami sobie decyzji wydać nie możemy, jeśli chodzi o usunięcie drzewa na terenie gminy. Także jeśli tylko ta wycięcie tego drzewa, jeśli i w okolicach klatu zabaw, także dosyć czekamy na jak najszybszą decyzję. Jeśli to zostanie wykonane, możemy się pochylić, choć na 17 kwietnia wszystko na klatu zabaw w Taborze Wielkim działało. Także, ja nie mogę powiedzieć. W tym okresie musiało się tak, podbywać. Na pewno tak, także nie było głosu, nie mogę do tej pory. Tak. Dziękuję. To tyle, jeśli chodzi tutaj o pytania. Tam jest. Proszę. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że pan radny tutaj no, wskazał jedną sumę, ale to nie tylko z tego korzystają dzieci, bo z tego co ja wiem, to na Mikołaja korzystają, jest marzenie ziemniaka, także to nie jest to, że gmina, tylko te 500 zł. Nie, nie, no ja dziękuję bardzo za wsparcie, bo bez wsparcia urzędu gminy te piękne imprezy przyjaciółkowe, mikołajkowe, gdzie starszy nie odbyły. Ja najbardziej tylko ja, taka, to jest moje takie zdanie, powiedziałem jeszcze kilku osób rady, czy niedobrze by było, ale mówię, to jest decyzja Wysokiej Rady Sołeckiej. Taborze Wielkim. To jest tylko tak powiedziałem, a opinię, no każdy ma mieć prawo tutaj z radnych, czy tam mój. Żadna kwota nie zadowoli organizatorów. Może tak, może i racja. Ja mam takie właśnie uwagi jeszcze odnośnie tego osiedla pod lasem w Sojcinie, bo parę osób właśnie mieszkańców tego osiedla, bo odbyło się ich zebranie miejskie odnośnie tam zmiany tej numeracji czy nazwy. Jest dużo mieszkańców było i ci to tam byli, po prostu byli za tym, żeby zostawić to jak to jest, ale niestety tam się robi problem coraz większy właśnie, no bo jak to mówię, niedługo alfabetu braknie i trzeba będzie podwójne literki stawiać, bo czym prędzej tym lepiej chyba by było. Mieszkańcom może lepiej by było, żeby to jak najszybciej zacząć ten temat na nowo, czy nazwy ulic, czy osiedla i coś takiego, żeby po prostu gmina się tym zajęła i po prostu zaczęła to robić, nie? Bo budynków przybywa, działek coraz więcej się składaje. No i dobrze, bo dla gminy jest to pewien dochód, ale żeby po prostu porządkować numerację tego osiedla. Tak, tak, parę osób właśnie zwróciło uwagę, kiedyś tam nawet, bo tam też akurat córka mieszka i tak sąsiadzi tam się spotkali i sami mi to faktycznie o tym też mówili, nie? Że po prostu, żeby tą sytuację naprostować, bo... Ale jakieś pismo jakby stworzyli, to było bardzo fajnie. Papier jest cierpliwy, jak to pan z ilości wydawanych warunków zabudowy wygląda na to, że tam to będzie się odbudowało w takim tempie, że naprawdę tam po kilkanaście decyzji wydajemy, na kilkanaście budynków decyzje takie. Tak to lepiej jak czy prędzej te mniejsze koszty, nie było problemu. Jeszcze ktoś nie mieszka, to będzie to... Proszę, 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 proszę. Panie wójcie, zupełnie innej też sprawy. A mianowicie, no troszkę tu jeszcze jakieś rezerwy finansowe, jeśli to zostało w gminie. Czy mnie rozpocząć ponownego pomiaru dróg gruntowych gminnych. Powoli sukcesywnie, żeby wiedzieć, jakie są one szerokie, gdzie są. To jest tak, no są, jakie drogi są, natomiast trudno powiedzieć, jakie one są szerokie. Żeby po prostu mieć tą orientację, gdzie trzeba by zwracać uwagę na to, żeby jednak kupować, nie no, żeby wykupywać pobocza na poszerzenie dróg, w innym miejscu są one dostatecznie szerokie. I miałbym taką myśl, taką prośbę, żeby to po prostu rozpocząć w miarę możliwych środków i potrzeb. Nie to tak, że nagle robimy akcję mierzenia dróg, ale żeby tak gdzieś rozpocząć, żeby to nie było, że to w jednym roku nagle trzeba zrobić. Żeby nie wyszło tak, że ktoś nam drogę zaś. Odpowiedzi bardzo proszę. Zostało rany w
skarbnik mówiła, ale pani skarbnik mówiła o tej kwocie nie bez kozery. Pani mówiła, że to jest kwota, którą możemy dysponować, jest wolna. Mamy dwie rzeczy przynajmniej takie, które powodują, że musimy dysponować środkami i mieć w rezerwie pewne środki. Pierwsza sprawa to jest powiększenie zakresu inwestycji w Michowicach. Na ten moment jesteśmy w pierwszej Radzie Budowy i chcemy, aby całe Michowice została wymieniona sieć wodociągowa, która jest asbestowa, i zleciliśmy wycenę, jaki będzie koszt dobudowania tej reszty. Na ten moment w dokumentacji, która jest obowiązująca, jest 230 metrów wymiany instalacji i ona była tylko dlatego zamieszczona, ponieważ dawała dodatkowe punkty w ocenie tego projektu. Natomiast ona nie była, nie, docelowo nie zakładała tego, że wodociąg będzie wymieniany. Uznaliśmy na Radzie Budowy z wykonawcą i z inspektorem nadzoru, że w przypadku, kiedy tą rzecz się ruszy, to awarie na kolejnych odcinkach tego asbestu będą na pewno, będzie różnica ciśnień. W związku z tym, a po drugie, jak będziemy mieli całe Michowice rozkopane, bo od poniedziałku koparki zaczynają kopać, byłoby to moim zdaniem niegospodarne, gdybyśmy nie zrobili tego w tym momencie, wykorzystując te warunki, jakie mamy. Dlatego musimy dysponować rezerwą pieniędzy, bo nie wiem, co się dowiem za chwilę od projektantów i wykonawców, bo powiedzą, że ten zakres zwiększenia spowoduje, że trzeba dołożyć. Dlatego dobrze, że pani sobie mówi, że jeszcze tam mamy coś za nas. Poza tym jest jeszcze jeden temat, no taki temat, który jest tematem, przed który no naprawdę mamy zagłoskę, mianowicie Michowice i odpady. Też nie wiem, jak to się skończy. Wszystko zmierza ku temu, zmierzamy do tego, aby zgodnie z przepisami prawa wydać skutecznie decyzję na osobę, która nie będzie mogła stwierdzić, że to nie ona jest właścicielem. Bo tylko taka decyzja spowoduje, że ta osoba będzie musiała to wywieźć, chyba że udowodni, że nie ma za co. To wtedy będzie musiała zrobić to gmina. I wtedy co? Też nie możemy tych pieniędzy wszystkich rozdać, bo mamy gdzieś tam z tyłu głowy no, taką możliwość. Ja staram się o tym nie myśleć. Nie zakładam, że będziemy to musieli robić. Ale bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, że po wydaniu decyzji, a to się stanie prawdopodobnie po 6 czerwca, bo do 6 czerwca procedura postępuje. Byłem teraz na szkoleniu 2 dni u wojewody właśnie w tej kwestii i się okazuje, że jesteśmy tam bardzo popularni i modni, bo na naszym przykładzie omawiano tego typu sytuacje. Takich sytuacji w Wielkopolsce jest kilka, gdzie podobne sytuacje mają miejsce, że przyjechały na czepy, zostawiono, nie ma właściciela, mało tego, numery zniszczono. Tylko po to, żeby nie ustalić właściciela i właściciel tej posesji czy drogi, bo jak stoi to na drodze, to właściciel drogi. Jak stoi to na terenie gminy Bralin, a właściciel posesji powie, że to nie jest jego, że ktoś mu to przywiózł, no to praktycznie rzecz biorąc, dopóki my nie udowodnimy, to jest niestety ułomność prawa. Bo prawo powinno tak działać, żeby to on udowadniał, że nie jest właścicielem, a nie my musimy mu udowodnić, że to on. On mówi, nie, to nie ja, ktoś mi przywiózł, wieczorem przyjechałem, nie ma. Także mamy w perspektywie pewne takie zagrożenia, które powodują, że musimy środki jakieś w rezerwie trzymać i nie chciałbym, żebyśmy te środki rozdysponowali tak, powiedzmy, szybko i nie przemyślane. Nie szybkie pytanie jeszcze. Panie Wójcie, tam wiadomo, bo ja albo nie jestem w temacie, żeby to minęło, co to były za środki, jakieś bardzo takie, że tak powiem, zagrożające środowisku, czy to są za... Już odpowiem. Na pierwszym etapie postępowania, kiedy te 50 tysięcy litrów zjechało do gminy Bralin, na pierwszym etapie postępowania ten materiał był zabezpieczony przez policję, prokuraturę i przez GIOŚ. I policja na polecenie prokuratury dokonała badań wyrywkowych z pojedynczych zbiorników powyjmowanych oraz GIOŚ, czyli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, również dokonał badań szerszych. Mamy te protokoły, dostaliśmy te protokoły, natomiast nie jestem w stanie stwierdzić tak autorytatywnie, że przebadane zostały wszystkie próbki. Wiemy natomiast, że jest to bardzo zróżnicowany towar, że są tam substancje no, zdecydowanie niebezpieczne. Mało tego, są też substancje, które ze względu na swoją specyfikę, na przykład mają temperaturę zapłonu 50 stopni. To proszę sobie wyobrazić, przyjdzie czerwiec, pod plandeką to stoi, co to jest za problem 50 stopni? To każdy, kto w namiocie kiedykolwiek był, to wie dobrze, co za temperatury można osiągnąć na słońcu. Dlatego robimy wszystko, co możliwe, żeby jak najszybciej się tego pozbyć, ale musicie Państwo zrozumieć, że każde nasze działanie błędne spowoduje to, że startujemy z powrotem od początku. My nie możemy się pomylić, ja nie mogę powiedzieć, że to Pan Michał ma to wywieźć, on jest właścicielem, bo jeżeli Pan Michał powie i udowodni, że nie jest, to my musimy całą procedurę zaczynać od samego początku. My musimy dojść w wyniku tej procedury do wskazania człowieka, który możemy udowodnić, że to on jest właścicielem tego odpadu.
I taką decyzję wtedy... Ale jeżeli pan on udowodni, że nie ma środków, żeby to utylizować, to my wtedy... Wtedy obowiązek spada na gminę, choć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dysponuje kredytami umarzalnymi, które może gminie taki kredyt udzielić i po załatwieniu sprawy, po rozliczeniu sprawy ten kredyt może zostać umorzony, ale wyłożyć pieniądze byśmy musieli mieć z budżetu. Jaki ten koszt? Proszę? Jaki koszt? To znaczy, odpowiadam, zwróciliśmy się z zapytaniem, ale takim zapytaniem właściwie nieformalnym. No bo żeby zwrócić się z zapytaniem formalnym, musielibyśmy złożyć ofertę. Nie, zadzwoniłem po prostu do firmy. Jest firma, która w Polsce ma 40 chyba firm, które zajmują się zbiórką i utylizacją takich odpadów. I poprosiłem, czy oni są w stanie nam oszacować mniej więcej 50 tysięcy litrów w takich baniakach i tak dalej. Poproszono mnie o kopię tego protokołu z WIOŚ-u i taką kopię za zgodą pani prokurator pozwoliłem sobie udostępnić tej firmie. Bardzo sympatyczny człowiek, no nie dziwię się, bo oni z tego żyją, w związku z tym obsłużył mnie jak należy. I po dwóch, trzech dniach dostaliśmy faktem potwierdzenie, że jeśli w tych zbiornikach nie ma nic innego niż to, co jest opisane, to w granicach 160 tysięcy kosztowałoby zabranie tego utylizacji, ale przyjeżdżają panowie jak w firmach tajemniczych. W białych fartuchach, w matkach, samochód przygotowany, przystosowany, eskorta i tak dalej. Bo tu nie ma mowy o żadnej partyzantce. Tu nie ma takiej możliwości, że ktoś przyjedzie kirem, porzuca sobie to i wyjedzie. To jest absolutnie. Bo za to ja teraz odpowiadam. Oczywiście ciekawostką, że państwu powiem, że na ten temat jedyna forma utylizacji tego typu substancji to jest utylizacja poprzez spalenie. Nie ma takiej możliwości, my to możemy gdzieś złożyć, że to sobie tak gdzieś będzie czekać, to trzeba zawieźć do miejsca, gdzie ulegnie rozpaleniu i warunek jest taki, że to, co jest w tych zbiornikach, jest zgodne z opisem i nadaje się do spalenia, bo jak pojawią się kolejne trudności, jak to się nie ma, no to wtedy znowu koszty będą większe. Także to jest naprawdę rzecz, która nas tutaj mocno dołuje, ale musimy sobie z tym jakoś poradzić. Stąd też te podejścia do finansów takie staramy się robić racjonalnie, a nie na razie. Ja właśnie tego, bo taki podobny przypadek, że ja miałem pójście w Białgarcie, ja wyciągnę właśnie to takie 5 milionów złotych kosztowało tą utylizację, ale właśnie to wystąpił do Funduszu Ochrony Środowiska i oni to po prostu tym żeby zapłacili. Ostatni przypadek w Wielkopolsce to był przypadek, który mówiono mi na tym szkoleniu piątkowym, gdzie na parkingu w centrum miasta Poznania, no, Metropolia, na parkingu w mieście Poznaniu podjechała naczepa, wypieli ciągnik, odjechali, na naczepie zniszczone numery, nawet te metalowe na ramach, wszystko poniszczone. Nie byłoby w tym nic śmiesznego, celowo zrobione, ale jeszcze postawili to pod komisariatem policji. Do tego stopnia interes. Zostały myślenie pewne, a co proszę, czy jeszcze jakieś zapytania? Jeśli nie ma związku, to będzie parę poważne dzisiaj. Zamykam obrady. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.